Gdzie proste włosy można mieć? Czołem wielkiej Polsce. Widzimy się teraz na lekcie. A jak widać, trzeba czasami z zadaniem zrozumienia jakichkolwiek rzeczy. Proszę Państwa, tutaj jest obraz lasu, a tutaj na razie pracownia. Niedługo będzie Q&A KRTV. Ja miałem powiedzieć, dzisiaj chciałbym pytania i odpowiedzi. Na tym live'ie też zrobimy, ale są dzisiaj moje urodziny. Tutaj widzę, że na razie Państwo jesteście zajęci. Od wiadomo, że paru dni jest inaczej w tym momencie. I teraz może dać trzeba komuś do zrozumienia. Matce, siostrze czy rodzinie Gosi Jaroszek. Proszę pani, ja się nie płaszczę, bo pani chyba jest od niedawna, działa pani w ruchu prawicowym. Ja działałem od 2008 roku, kiedy jeszcze, no już to można by powiedzieć, że to jest przeszłość, kiedy jeszcze w tym ruchu był były różne osoby. Pani nie kojarzy. Wiadomo, że pani coś chce manipulować. To tak będę zawsze uważał, że tak jest. Pokój lub wojna. O woda i krew. Nie wiem, pani chyba nie wie, co to jest miłość, bo pani nie odczuła tego. Ja daję taką propozycję. To będzie akurat. Mogę skrócić lub przedłużyć live, jeżeli panią gdzieś tam obraziłem albo skasować się. Dla mnie to robi bez różnicy. Ale jeżeli nawet oglądają dzieci moje live'y, więc i mu nawet świadek Jehowy gratulował mi, że broniłem. Czy broniłem? No mówiłem prawdę. To jest po prostu prawda. Prawdy trzeba się, trzeba być prawdą. No, obraziłaś się na mnie, Gosiu? No bo czasu nie ma. Ale chciałbym, żeby znalazła. Bo to są bzdury, bzdety. Co pani chce osiągnąć tym, tak jak wszystkie te mamusie? Taka jest taka prawda, że wy robicie na przekór swoim córkom. Na razie nie mam pytań i odpowiedzi, więc to ja to tak powiem. Tuś mówił, mam być nagrodą. No jestem tą nagrodą. To jest normalne.
że ja jestem nagrodą, że każdą dziewczynę będę traktował lepiej i tak dalej. Ja nie mówię, że to musi być od razu Gosia Jaroszek, czy nie wiem, czy Najka, czy ktokolwiek, ale żeby był. Ja bym to raczej bym radził organizacjom prawicowym, nacjonalistycznym, narodowym, żeby jednak to było w tym kręgu. No dobra, lewaczki sobie nie wezmę. Nie ma opcji, żebym wierzył w miliony płci. Że ten. Czy ja zostanę katolikiem? Za coś takiego nie. Nie, nie, nie. Protestantem też nie. No ja mówię. Nie chcę do upadającego drzwi, no bo jeżeli się zajmą katolikami, zajęli się już protestantami, katolikami, to się zajmą prawosławnymi. Zobaczymy, jak długo będzie w nas siła, tak naprawdę. Bo mam nadzieję, że jest spora. Jak nie, no to zawsze można coś opuścić. Bo katolicy, bo tak było. Najpierw protestantami się zajęli, potem się zajęli katolikami, a na samym końcu mogą i prawosławnymi innymi religiami. Czy prawosławnych jest trochę mniej? Więc, jak to się mówi, zajmuje się pewnymi rzeczami na ostatni guzik. I co by się stało, gdyby ich nie było? No bo przepraszam, proszę pani, nie powinienem tego mówić, ale za niektóre rzeczy to ja bym się osobiście bym się wstydził. Ja daję pokój. Ale nie tak, że ja się poddaję, tylko daję to, jakie są możliwości. Możliwość jest tylko jedna. No tutaj mi słabo wyjdzie, więc ten Q&A będzie trochę ten. To jest akurat sytuacja ze świata. Nie wiem po co. Pomoc Ukrainie równa się jak zwykle sankcje. No. Jest jedno pytanie, czy w ogóle czy ja mam w ogóle się czegoś wstydzić? Nie. Zakłamany. Trudno. Ja mówię, zawsze można ze mną pokojowo, wszystko można ze mną zrobić. O, Beatko, zmieniłaś włosy na różowo. A nie zapytam. Czy Gosia powinna mi nie dawać szansy? No na razie widzę to tak. Bo wszyscy tak, Ukraina, Rosja. To jest zajebiste, że wy właśnie nie traktujecie siebie jako chrześcijan.
Jako tych. Jak to bym powiedział? Jako wyznawców Kościoła. Chrześcijańskiego. Uważacie siebie za katolików? Jeszcze raz powiem. Może to puszczę dla ciebie, Gosiu, bo to jest naprawdę też ważne. Tak i dla innych. Bo co zrobi pewien chłopak o nazwie Incel? No. Siema, tutaj Incel. No właśnie. Ukrainkę. Ja nim nie będę, człowieku. Ale ten chłopak poniekąd ma rację. Znaczy, poniekąd, bo w większości nie ma racji. Jakby było takie prawo, że każda kobieta musi mieć dzieci, to 5 minut nawet ten człowiek by miał już kogoś. Po prostu cały czas szukać to też nie ma sensu. Ten człowiek lub jego inni ludzie zrobią zamach terrorystyczny. Będzie to pretekst, żeby prześladować prawicę, tak. W sekundę PiS może się zmienić, no może nie wszyscy z PiS-ie, ale może się zmienić w partię lewicoliberalną. To tylko sekundy są. Tak jak partia Szkotów też. To była tylko kwestia czasu, zanim nie zmienili swojego podejścia. Przecież wcześniej to była narodowa, prawicowa. Teraz partia Szkotów jest lewicoliberalna. Gosia się obraziła. A może myśleć zaczyna? Zobaczymy. Naprawdę. Jak oczywiście, żebyście kobiety też. Dobra. Przykładowo z Gosią, przykładowo z inną będę. Ale ja nie chcę, żeby taka osoba cierpiała. Bo nie wiem, czy on to robi dla jaj, czy on to robi dla żartów. Co on to robi, żeby podkręcić sytuację? Bo jeżeli ktoś mi mówi, tak, będzie wojna i to będą robić się prowokatorzy, zgadzam się, ale będą tylko podsyłać, będą tylko mówić, będą tylko to robić. Teraz sobie wyobraźcie jedną sytuację. Osoba, która popełni zamach terrorystyczny. Ja, ty, może inny incel będzie. Cały czas jem w głowie ta zemsta.
nazwał, że ja się kieruję Korwinem Stonogą, czy Braunem, albo tym Bosakiem. Każdy z nas jest ten sam. Ja daję naprawdę idei narodowej bardzo, bardzo dużo czasu, żeby naprawdę tak było. Bo nie chodzi tylko, że chcę mieć żonę tam do wiadomo do czego, ale też do miłości, do kochania i nie do budzenia się ciągle samemu. I sobie wyobraźcie, że ta osoba, jeżeli nie mnie zabije, to kogoś z was. Bo nie wierzę w to, że incele nie chodzą po zakupy. Może posłuchajcie do końca, żebyście zrozumieli. Że tak, umiem się dogadać. Umiem, ale zobaczcie, co się za parę dni może stać i zdarzyć. Chociaż może tak wszyscy to obejrzmy. Zobaczmy, dlaczego on jest taki, a nie inny. Nie inne chciałbym zobaczyć, żebyśmy to mogli skomentować, bo on chyba to robi dla subów, ale zobaczymy. Jezus Maria, z kupą, żeby były karmione. Czy on ma w ogóle matkę? Poczekajcie, będę. Dobrze, że nic nie wcinam. Ale na pewno będę miał to w kaczu. Zobacz to. No, pokazałem wiadomość Gosi. Ale jakoś czekajcie, ja czegoś nie rozumiem. Od 15 do 20 lat. Czekaj, on jest pedofilem? Bo 15 lat. Czekaj. Że co? 15-latkę on chce. Bez komentarza. A tak, już się kreuje antypolonizm. Wszystko to wina kobiet. Jak coś zazdrosna o co? Jeżeli nikt cię nie chce. Okazało się, że gdy tylko miałem konkurencję, to wymykają. Taka prawda. Szczerze myślę, że nawet żadna z was nie miałaby u mnie szansy, a... Pokażę screeny tych, co mnie wyzywały i wtedy zobaczymy. Sorry, ale... Czekajcie. Bym i takich nie wziął. A chciałem wziąć Ukrainkę 15-letnią. Słonik 150 kilo,
jakaś dziwna kobieta, co miała oczy jak żółw. Tego typu kobiety mnie wyzywały. Tak, może jeszcze powiem, że to była Najka, Gosia Jaroszek, Dramcia, Beata Trochanowska, Edyta Witek, i ta, jak ona się nazywa, Angelika Krzysztoforska, przepraszam, jeżeli się pomyliłem z nazwiskiem. Kto jeszcze? Przecież wszystkie uniemożliwiają. Fakt, bolało mnie nazwanie incelem, choć nie jestem. Stary, ty nie jesteś incelem, ty jesteś imbecylem. Poczekajcie, bo ja czegoś nie rozumiem. Ten. Mi jest go szkoda, naprawdę, ale. Czy on to naprawdę tak robi, czy on sobie to dla jaj robi? Los kobiet jest naprawdę bolesny. Ale moja oferta jest nadal aktualna. Przyjmę Ukrainkę. Nie mam tu Nie żadnych miałeś warunków. nie miał szans i jest aktualna cały czas. Czekaj, to nie wiem. Agań. Blondynka. Co najmniej 170 wzrostu. Nie chcę mówić o innych aspektach fizycznych tutaj, żeby nie zdjęli mi tego. Pamiętajcie, balony, duże cycki, długie nogi. I ten, i wielka dupa. To jest najważniejsze. I chuda musi być. Filmu. Ale nie będę jakoś szczególnie wybrzydzał. No. Tutaj moje wyrazy oparcia. Kto wie, o co chodzi, ten wie. Poparcie dla Ukrainy. Incel Slava, Gregory Incel Slava, śmierć kobietą? Nie wiem, jakby to nazwać. Mój poprzedni film został usunięty. Fakt, zdenerwowany. Jest. Zdałem się i zacząłem przeklinać i wyzywać. Okej, mój błąd. Nie powinienem tego robić, ale zostałem sprowokowany przez Polki i nornictwo. Czekaj, to nornictwo to nie są już to już nie są Polacy. To jakieś ufolutki. Mam nadzieję, że że Rosjanie przyjdą i po Polki. To będzie prawdziwa kara. Tak, jego nie skażą. Jak potrafią skarać ludzi. Chodzę po jakichś polach, a właściwie jeżdżę sobie. Ty chodzisz czy jeździsz, bo nie wiem. Tak naprawdę mi się nudzi. Wolałbym być tutaj z kobietą. Ale masz hulajnogę, więc możesz sobie z nią zrobić co chcesz. Jakieś pytanka? No nie mam ani dziewczyny, ani kolegów. Stare dziewczynę mogę mieć łatwą. Ja potrzebuję żony. Stary, wszystko to pewnie kobiety, jest Maria, wszystko, no stary, tutaj ruskie onuce wszędzie, teraz kobiety wszędzie, kurde, stary, to ja mam cycki według ciebie i ten, to ja nie mogę według ciebie zbliżać się koło ciebie, bo mnie jeszcze zgwałcisz. Po ścieżce rowerowej. Gdzie
widziałem nawet kopię, że jakaś się popłakała z tego powodu. Że co, że poszłeś, że ty chodzisz hulajnogą? Kobieto. Co ty odwalasz? Ja nigdzie nie wychodzę, więc sobie pooglądam, żeby się pośmiać. Jest jakiś dziwny ptaszek, ale Jak znam ptaszki jakieś mogą inne być dziwne? przysłowie. Nie znam się w jakiś pociąg taki szary. Jak ktoś się zna, to może napisać, co to może być. To twój stary. Takiej wielkości bociana, ale nieważne. Właściwie chciałem się zająć czymś innym. Miałem sobie dać spokój z relacjami damsko-męskimi, ale wybuchła ta cała aferka z Ukrainą i temat powrócił. No tak. Temat powrócił ze względu na Ukrainę. To jak będzie wojna domowa w Polsce, to też powróci. Spokojnie, stary. Będzie chodził jak bumerang. A chociaż byś mógł pokazać swoją gębę? Bardzo boli mnie to, że widuję innych gości z kobietami. Niech są szczęśliwi. No smutne. Tylko pomyślcie, normiki, beciaki, wściekli obrońcy Polek, że one wam gardzą tak samo jak mam innymi incelami. Może nie jesteście incelami, ale jesteście zwykłymi betaboksami. I one wam gardzą, i wy wam gardzimy, my incele. Beta boksami. Stary! Ty mów po polsku. Beta boksy, norniki, baby boomy jakieś, kurde. Stary! Co ty gadasz? Ja tylko to tak robię sobie dla jaj. Że ciebie oglądam, ale ty mi do szczęścia nie jesteś potrzebny. Właśnie, Grażyna, wywołujesz nienawiść, że mi pomagasz. Jesteś taka niezawistna. Oj, według tutaj ten pana wielkiego, ten. Asia, siostra Gosi też jest niezawistna. Gosia też jest niezawistna. Wszyscy, moja mama jest niezawistna. Wszyscy my jesteśmy niezawistni. Amen. Człowieku, nie bierz tych psychotropów. Już i tak ci rozwaliły ten mózg. Mów po polsku! Ja ciebie nie rozumiem! Przestań używać slangu! Szukają ten taki, no,
Ja powiem tak, ja bym się wody po innym facecie nie napił ze szklanki, nie? O. Z Polkiem miałem się 7 razy w tygodniu? Ale nie wiem. Powiem ci tak, ci kolorowi to oni raczej nie są zainteresowani Polską. Oni się mnie ciągle pytają, gdzie jest Berlin. Proszę pani, mamusio, Gosi i tej, i Asi Jaroszek. Przez takiego imbecyla będziemy mieli zamach terrorystyczny. To już gwarantuję wam. Jeżeli ten idiota nie zrobi, to zrobią inni. Wiecie, nie mam wody. Muszę kupić sobie, bo jego słuchać to nie mogę. Przed chwilą minąłem naprawdę fajnego femoida jadącego na rolkach. No i jej spojrzenie było widać nienawiść. Mimo tego, że przed wyjściem z domu wziąłem prysznic. Poczekajcie. Co ma prysznic wspólnego, że kogoś się nie lubi? A w ogóle skąd on wie, że ona czuje do niego nienawiść? Jemu powiedział. Powiedział coś tego, ty frajerze. Okej, zapomniałem uderzyć pięścią w stół, ale wyszedłem. Zaczekaj. Za ciebie. Dzięki. Na dwór sobie pojeździć i pospacerować. Ja do tego tutaj aparat, wiadomo, takie chodki. Pieniądze, jak widać, mam na tego typu rzeczy, ponieważ miesięcznie zarabiam kilkanaście tysięcy netto, no takie jak sobie narysujesz mniejsze kilkanaście, ale z szansą na większe. Nie wiem, czy o czymś zapomniałem. Tak, o rozumie. Jak nie uderzyłem, już uderzyłem za ciebie. Aha, charakter. Ci co mnie znają, okej, głównie w internecie, bo w realu znajomych nie mam. Ale jak widać, mój charakter jest wspaniały. Tak, po prostu Hitler już przy tobie to ma mała dzidzia. Ale bez przesady, no, ale jednak, z charakteru jestem świetny, jestem zajebisty. Tak, wszystko zajebisty, fajnie, zajefajnie ten. Wiecie co, podajcie temu incelowi, gdzie ta matka Jaroszek, sióstr Jaroszek mieszka, albo nie, lepiej. Gdzie ona pracuje lub gdzie ona przebywa. Z chętnością on tak ją pozna, że normalnie wykrwawi się na śmierć. Bo już widzę po jego głosie, że ja nawet nie wiem, czy ja bym w ogóle chciał z nim rozmawiać. Nie mam dziewczyny, nie mam kolegów. Aha. Pum! Coś z nim jest nie tak. Mają innych, takich jak ty,
są bite, lane, inne jeszcze mają po 40, 70 lat, też były bite i lane, i tutaj po ścianach chodziły we krwi. Już wiesz, gdzie one są? Takich durniów jak ty poznały. No biorąc pod uwagę fakty, to mężczyzn jedynie w cudzysłowie. Ale biorąc pod uwagę to, co mówią kobiety, no to powinienem mieć bardzo duże powodzenie. No tak, proszę państwa, trzeba być kurde jak Olszański. Czekajcie, może znajdę ten film. Zaraz poszukam ten film i odniosę się do tego. No tak, powinien mieć. Tak, powinien mieć tak zajebiście, że normalnie te dziewczyny powinny ten. Jak on, kurde, jak on. Poczekajcie. To jest mój kanał, więc mogę sobie puszczać, kogo mi się chce. No tak, dziewczyny, no tak, jakby poznał Gosię, to on by ją tak lał jak prawdziwy wiking, kurde. No niestety, dużo, a nie większość kobiet lubi być maltretowana, jak ten wiking incel, czy Żyd incel, czy Żyd wiking, bo ja nie wiem, z jakiego ty jesteś narodu, ale na pewno Allah Huakbar by ci się przydał do mieszkania, a nie jakaś kobieta, żebyś zrozumiał, że to jest głupota. O, prawdziwe kobiety, które lubią, zobaczcie co. Przepraszam, szanowną mamę, tam udaję znakomicie, bo generalnie, kurwa, jestem mizoginistą i jak podchodzę do kobiety, to pierwsze spieści, kurwa, wale w mordę, żeby suka wiedziała, z kim ma do czynienia. Jak se kobiety nie pierdolne z pięści w ryj, to wzwodu nie mam. Jak prawdziwy wiking, baby się muszą bać, wtedy u mnie erekcja, kurwa, jak maczuga w pieskowej skale. No tak. No to, wiesz, masz rozwalić twarz kobiety, bo to wtedy ją podnieca. No, nie ma komentarza, ale chyba ktoś uciekł. No taka jest prawda dosyć. No tak, on to jest taki Viking, kurde, ma erekcję po prostu, nie wiem, jak mastodont. Ten, no na pewno. Jeżeli mamusie będą wybierać facetów, no to właśnie widzimy, jak sytuacja to wygląda. Wybite oczy, zęby, kolana, zgwałcona nos we wszystkie otwory. No, nie wiem, jak fatyga z nim wytrzymała, ale chyba nie, bo miał za dużą erekcję. No, pamiętajcie, jak weźmiecie kogoś z kanału Incel, będzie miał erekcję, rozwali wam gębę. Gosiu, Asiu, będziesz miała tak, stracicie tak zęby, że już zęby, włosy, bo nie wiem, będzie szarpał ten. No to jak pani Gosia tak, mamusia tak bardzo kocha, żeby były miały zmiażdżoną wręcz tchawicę, żeby ten właśnie incelek po prostu skakał po nich jak kurde, jak kangurek po ich kurde, po ich piersiach, no to bardzo współczuję w ogóle kobietom, które to powiedziały, a jeżeli ktoś z nim będzie, to współczuję im też. Im też. Dobra, dajmy dalej. Jakiś kilometr ode mnie jeździ mój syn koniu. Tak,
ma coś, co przypomina BBC. Człowieku, ty przestań używać slangu. Nikt ci, połowa widzów, a nawet większość cię nie rozumie. Gdzie są te kobiety? Gdzie są te kobiety? Gdzie są te kobiety? Nie mogę ci powiedzieć, bo wtedy zablokuje mi mnie. Właśnie. A dlaczego... Dlaczego nie jest tak, jak powinno być? Ponieważ stając na... Kuraj nodze. Byłbym na styknie. Może troszeczkę powyżej minimalnych wymagań kobiet. Na zachodzie. No, w Polsce jednak spełnią wymagania co do wzrostu. No wiesz, no, spełniasz wymagania, bo możesz nawet rozwalić jej zęby, wyrwać jej włosy, obić jej twarz, poskakać po cyckach, no, połamać jej nogi. No wtedy to wikingu lub jaskiniowcze lub orangutanie będziesz miał wtedy powodzenie. No co tam? Lepiej, żeby jak to mówić, facet bez pierdyknięcia nie stanie jemu. Myślenie wręcz prymitywa olszańskiego. Mnie to w ogóle martwi, że taka osoba w ogóle, okej, nie ma, to może nie jest jego wina, może jest. Ale że takie pierdoły gada, no to to już jest jego wina. Ale zobaczcie, taka osoba nie jest zbanowana przez YouTube'a. Ja miałem 10 kanałów, lekko, mówiący prawdę. Pokazujący prawdę, a ja zostałem skasowany. Na Facebooku naprawdę zostałem skasowany. Nawet na CDA. Tak samo. I aż się po prostu krzyczy pomstę do Boga. Bo tak będzie niedługo. Nieważne, bo... Słuchajmy pierdolenia kobiet. Rozumiem, po pierwsze, to co powiedziałeś przed chwilą, kobieta nie może zrobić, no chyba, że nie wiem, chyba, że ma wibrator. To wtedy może cię tak walić, nawet w mordę. A po drugie, czy ty możesz nie przeklinać? No tak, specjalnie Najka, Beata Trochanowska, Jasia Jaroszek, Gosia Jaroszek, no wszystkie, nawet moja mama powinna iść za tobą. No super, aleś ty jesteś święty. Naprawdę, inteligencja wręcz gorzej od ameby. Normalnie jestem super, kto to? To nie ptak, to nie samolot, to nie komputer, to incel. Tak, ja jestem zajebisty. Ja normalnie słowem kobiety. Dla mnie to powinno stado kobiet chodzić. Jak lew. Dziękuję za myślenie wręcz ameby internetowej. No nie oszukujmy się, gdybym był chociaż te 5 cm wyższy, to już by każda chyba chciała. Człowieku, ja jestem średniego wzrostu. Czym ty myślisz? Jakąś mogę, jak na seks, to sekundę, jak na żonę. Nie ma nikogo, nie ma nikogo, bo jak ja powiem, że ja chcę być żonaty, o nie, no, ja jestem za młody, ale na seks to trzeba, a jak zajdziesz w ciążę, to kiedyś będziesz sobie dziecko wychowywać.
Jakby nawet by było to, to by nie bolało. Bym się cieszył. Nawet, ale trochę to boli. Bo nie chcę być żadnym wibratorem. Babka, jedna z drugą i matka i jakieś tam ciotki do nich pupila wciskają mi. No tak, no matki, ciotki, inne tam siostry, kochanki, wszystkie tam do niego. Ach, by się użyło naprawdę pewnych słów, ale już się cieszycie, że nie przeklinam, więc używamy grzecznych słów dalej. Pokaż swoje zdjęcie i przestań mi pitolić, dobra? No wiesz, no z drugiej strony, jeżeli on mówi takie rzeczy, ja tak patrzę na jej... Jaki masz YouTube'a tego? O kurde, nie, wolę już kurde z tym. Wolę już kurde z Kamilem Wierzejskim niż z tobą, za żadne skarby. Wolę już kurde inwalidę. Wolę grubasa, ale nie ciebie. No tak, 15-latka, no wiesz, no dzieci, no zaraz będzie 14-latki, 13-latki, 12-latki, no tak, no trzeba przecież gwałcić, według jego myślenia trzeba gwałcić dzieci. No bardzo myślący to jest człowiek, tylko właśnie tak myślący, że ameba czy kamienie już są mądrzejsze od niego. Tak, politycy wszystkiemu są winne, no wiesz, no wszystko najgorsze. Matka tego Puszkarskiego, matka tego kurde, nie wiem, Patlewicza, mi tamten, matka kurde wszystkich, najgorsze, te mamusie, moja też mnie wyzywała. Wiesz, Gosia Jaroszek, Asia Jaroszek, tam, Beata Trochanowska, ten, nawet kurde ten. Wiesz, no to wszystko, Dajka mnie wyzywała, Dramcia, no wiesz, no to po prostu, pum, kurde, naprawdę facet. Ty masz jakąś manię z tymi Polkami, kobieta. No wiesz, no. Z takim z takim myśleniem, no wiesz, no, to nawet nie znajdziesz garbatej. Co mogę ci powiedzieć? Wszystkie te kochanki, żony, matki, kurde, te córki, siostry, kurde, be są wszystkie. Wszystkie się wszystkie specjalnie uwzięły się na niego. Wiem, że w Lasku Bielańskim wręcz, więc się modlą w czarnych, jako czarownice, wiesz, specjalnie Iwona i Kasia, ta stróżyk, czy Beata Trochanowska razem z Gosią Jarosek ci dają klątwę specjalnie, żeby się wymodlić ten. A tak naprawdę, człowieku, ty jesteś tak śmieszny, że ja zacznę pić, jak obejrzę twój film. Normalnie wszystkim to dam. Będzie beka, jak ten, jak nie z tej planety. Pamiętaj, jeszcze to jest Faustini wina wszystkich, kurde, całe kobiety się uwzięły. Nawet jak kobieta jest świadkiem Jehowy, to ona też się na mnie uwzięła. Ukrainką uwzięła się na mnie, inwalidka uwzięła się na mnie, nie widziała mnie, nie słyszała, uwzięła się na mnie. Po prostu ten incel, nie wiem jak on ma na imię, chociaż ja bym na jego odwagę bym chociaż podał imię i nazwisko. Dobra?
Pokaż swoją prawdziwą twarz. Kto się powinny się bać ruskich? Kobiety to się ciebie powinny bać. Że ty jesteś nieobliczalny i takich ludzi to trzeba do więzienia dawać. Wszystkich ja bym takich, właśnie psycholodzy, psychiatrzy są. Nie, ja bym takich ten wyrok, tydzień do więzienia. Z najtwardszymi. Zobaczymy, jakbyś wytrzymał. To byś już, dobra, już będę grzeczny. Połamaliby ci ręce, by cię wycelowali, by cię tak by ci zrobili, byś jadł w kiblu i byś ten, i byś miał tydzień i ten. I pa, pa. Do Polski jakieś Mokebe i Alvaro? Mów po polsku! A nie chcecie przyjmować ukraińskich mężczyzn? No to dobra, no to przyjmujcie sobie tych Alvaro. Przepraszam. Ale... Dobra, te Alvarosy, nie wiem, kim, Meksikano, kurde, nie wiem, Kononowicze, kurde, Sendeckie, czy jak ty ich nazwiesz tam, kurde, swoje języku i celów, nie wiem, jak wy teraz używacie to. Jakiś tam dziwny ten gryps jest, nie wiem, slang, nie wiem jak to się nazywa. Kurde, mać. Stary, no. Czy ty. Czy ty w ogóle coś ćpasz? Bo bym chciał wiedzieć, żeby tego unikać. Nie zmieści się. Nie zmieści się. Widzisz? Przez ciebie moja woda się nie zmieści, żartuję. Tak, specjalnie jak ruskie wejdą, to ty jako pierwszy zginiesz i ten, i mam nadzieję, że to będą słowa prorocze. Specjalnie dla ciebie bombkę szykują, wiesz? Bo już takie pierdoły jak Putin słyszy, to już nawet mówi, że nawet kurde, że Załęski jest przy tobie ten jak to jest lekki ten dziunia. Kaczyński to w ogóle, wiesz. Duda to w ogóle. Putin już się na ciebie uciął, wiesz? Jeżeli wejdą, no to wątpię, że ci Alvaro... oni was oleją, tak? Zresztą ja też bym was oleł. Przepraszam, co to są te Alvaro, jakieś Meksykanów? Jacyś Meksykanie tutaj do nas przyjeżdżają i tak i grają na sombrerach. Naprawdę, chyba ci jego widzowie są na haju, bo tego normalnie się nie da ten oglądać. No jeszcze jesteśmy, ale widzów nie mam. Dobra, co ja mam tu gdzieś. To lizania! Poniekąd się z tobą zgadzam. Nie mówię. Do seksu tak, do żonku nie. Ja mówię dziewczynie. Tutaj się poniekąd zgodzę, ale nie wszystkie Polki. No wiesz, no bym chciał być z tobą, ale jestem za młoda, a ty jesteś tylko przystojny, a ty jesteś tylko dobry, no to ci zrobię tak, żebyś miał lepiej w tym stosunku. Ja się za głowę. Pokémon to tylko. Jakie mokę? Mokę kawa cię tak traktuje. Kawa. Zgwałciła mnie kawa. Bo Seba, ta kawa zgwałci cię. Uderzcie mnie, bo ja nie mogę tego zrozumieć. Boże, no serio? No tak, by cię odwiedział, by tak, by waliła cię byś walił ją po twarzy, złamał jej kręgosłup, skakał jej po cyckach i po twarzy, normalnie
Zajebiście by miała, wiesz, te 5 minut ten, ale śmierć by miała przecudowną. Kasa. Stary, ja niestety może nie, może będzie na mnie ksiądz wkurzony prawosławny, ale ja parę rozdziewiczyłem, jakbyś chciał wiedzieć. No tak, 12 już robi tam 10 dziewczyn i 10 facetów. Po prostu to jest, wiesz, no stary, no już od razu musi mieć rozwaloną tą część tylną. Człowieku, daj na to dowód. Znam faceta, który miał 1000 babek. Stary, to chyba nie znasz tych mężczyzn. Chyba gorzej, stary. Już nawet szóstolatki robią to. A nawet i czterolatki, bo tak genders po prostu dał do przodu. No stary, mają tyle, mają 100 murzynów, 100 babć i wiesz, i stary, i ten, i to tak wygląda. No weź jest ten, weź się zastanów, dobra? Co ty gadasz? Chyba przerazicie. No dobra. Dla mnie to nie jest przerażające, ponieważ ja jestem za seksualizacją kobiet. Może nie 12, ale nie będę się już taki szczak wypowiadał na YouTubie, no ale też to, jeżeli seksualizować kobiety, no to też niech każdy ma do nich równy dostęp, a nie, że Aha, czyli tak, facet, ja chcę, dobra, kolejka. Kolejka do ten. Co do seksualizacji kobiet? Ty, do sąsiadki. Sąsiadka, musisz ze mną seks robić. Jest takie i takie prawo. Tak, już robię. I tak kolejka za mną. Ten, i nawet bym kurde zobaczył tego Sendeckiego. O jeszcze poproszę. A tutaj Sendecki. O jeszcze poproszę chłopców. No tak. Tak, wszyscy w kolejkę. Wszyscy tam możecie. Bo jak nie to chcesz, żeby był incelizm. Najlepiej, żeby ten, wszyscy, równy dostęp, chcę seksu, kąpię się, chcę seksu, do kibla, chcę seksu, ale w kiblu możemy też to zrobić. Kurde, do rąk. No ja bym na waszym miejscu zaczął nosić tytanowe majteczki. Wiecie, no, czady zgarniają jakieś tam
Stary, co ty z tymi czadami? Jak ja wyglądam? Stary, nie wiesz, w jakim ja wieku ja biorę? To się nie wypowiadaj, dobra? Czy ja ci przypominam czada? Jasne, a reszcie, jeżeli już coś zostanie, no to jakaś trzydziestka, nie? Śmierdząca. Poczekajcie. Zmień dealera. Ten no, rozklekotana już, nie? Tak, tak ją brali temu zajeć Polacy i tak dalej, że normalnie ci Ukraińcy wszyscy ją tak brali, że normalnie aż jej boli, aż ją bolą cztery litery. Aż jej twarz ją boli, aż ją twarz ją boli. Często z bombekiem. Ty, ale chcę mieć takie samo prawo do kobiet jak czady, a nie z jakiej paki ja się dokładam do społeczeństwa i nic z tego nie mam. Ty tak, ty stary, to jest twoje dziewczyna? Tak, my ją bierzemy. Wszyscy możemy mieć takie równe prawa. I prawo jest tak skonstruowane, że to wszystko jest przeciwko właśnie incelom, nie? I beciakom. Tak, wszyscy są przeciwko incelom, przeciwko wszystko, prawo, kobiety, ja. Bosak, Korwin, Stonoga, Brown. No stary, wszyscy my jesteśmy przeciwko nim. Zamiast on zmienić prawo, jakie było przed 1945 rokiem, to on nie. Musi to powielać. Tak by miał żonę, dwójkę dzieci, może jedno dziecko na początku i by był święty spokój. Ale nie, najlepiej powielać takie tyrdy małe. No tak, cały świat specjalnie się sprzysiągł przeciwko nim, po prostu to jest iluminaty, po prostu Gosia jest tym wielkim, kurde, tym, jak to się nazywa, kobiecą po prostu wiedźmą i ten, i specjalnie to się na nią wyryło. No. Może siłą wziąć i ktoś tam nawet nie będzie ścigane, bo żadna będę nie zgłosiła. Jak ja... Stary. Ja byłem w tych sądach i widziałem paru przystojnych facetów, ty chyba chodzi ci o takich czadów, i oni właśnie za gwałt, oni dostali, raczej oni tam byli, w kajdankach, więc i tam ta kobieta wręcz płakała, więc ja nie wiem, skąd ty takie informacje bierzesz, że im się to podoba. Ja chociażbym dotknął jakiejś kobiety, co mi się też należy, to jest zresztą komplement. To od razu miałbym przerąbane. No tak, no, powiesz jej miłe słówko, uśmiechnie się i ona nagle mówi, ty frajerze. Wszystko jest przeciwko incelom. Tak, cały świat, kurde, się z wami, cały świat, cały wszechświat ten, sprzysiąg się przeciwko wam. Idź pan do tego Olszańskiego i byś się wreszcie uspokoił, albo tam do tych Niklodów polskiej pracy. Jedź pan, dobra, idź pan tam, dobra, 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 dzieciaku. Kobiety chcą nas zniszczyć, wiecie. No wiesz, no kobiety nie mają co robić, no takich, no wiesz, no takich frajerów to ten. No, nie mają dzieci, nie mają pracy, nie mają mężów, po prostu specjalnie szukaj minceli. Ażbym przykował na siebie pistolet i żebym się zastrzelił, ale nie mogę. Ja jeszcze jedno, nie chcę popełnić samobójstwa. O tym
bardziej osobna wypowiedź. Siema. Dobra, bierzmy tą krótką, bo mi się nie chce całego filmu na niego ten dawać. Chciałem się jeszcze odnieść do niedawnej afery, która była na wykopie w związku z Adrianem Polakiem, że rzekomo zgwałcił jakąś tam dziewczynę czy dziewczyny. Na wykopie strasznie pod pytaniem właśnie ten Adrian Polak, zdaje się, wściekłe byciaki go wyzywały. Straszna nagonka na niego biła. To ja wam teraz powiem tak, małe siusiaki. Wy jesteście po prostu zazdrośni, że przystojny facet, czad, może zrobić sobie z kobietą co chce. I będzie chciała więcej. Pokażę wam coś. To jest? O, Polka! Nazwę go. Co to? Co to? Polka? Ps, 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 ps. Normalnie rzecz przerażająca. No ale to jeszcze nie koniec. Zemsta. Powoli kończy mi się bateria, więc myślę, że ostatnie wideo na dzisiaj. Właśnie chciałbym się powiedzieć do tych kobiet, do tego, że doczekajcie się w końcu po prostu zemsty ze strony chce. Bo nie będzie czegoś takiego, że jesteśmy upokarzani. No właśnie, ten człowiek może mieć naprawdę ciekawe. Ciekawe jak on. Ciekawe co się wydarzy zaraz, bo ja jestem bardzo ciekawy, czy nie zdarzy się do tragedii. A jeżeli dojdzie do tragedii, no to przepraszam, wszystkie mamusie do tego doprowadzą. Więc ten koleś naprawdę jest niebezpieczny. A ja wam powiem, że dwa takie rzeczy zdarzyły się, no parę rzeczy tam w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, ale i się zdarzyły u nas, znaczy nie zdarzyły się, ale może się zdarzyć u nas w Polsce. Więc naprawdę trzeba walczyć, proszę państwa. Zaraz tego jeszcze coś zobaczę. Bo namioty są w Warszawie. Tylko tak na chwilę. Te. Ale zobaczcie, tutaj jest akurat mało murzajów w Warszawie, no tak. Ukraińców. Tutaj dużo jest Ukrainek ten, z dziećmi. Tutaj tak widzę, że nie jest tak słabo jak wcześniej. No dobra, sprawdzę, czy to jest na żywo. Na żywo chyba tak. Nie, to nie jest na żywo, ale to jest centralne. No dobra, dobra. To jest i tak dobra wiadomość, dobra. Dobra, to idziemy dalej. Nie robi. Musicie wiedzieć o tym, że to incele utrzymują społeczeństwo, a nie czady. Wiadomo, kobieta jest na rękę. No tak, czady to są na nie śmierdzące, nie pracują i ten nic palą. Aha, dobra. Jestem według nich czadem.
No tak, incel zarabia, zapierdnicza, ten nie bawi się, a kobiety, no wiadomo, nie pracują, lenie śmierdzące. Żyjąc z zasiłków, tak samo jak ich w Polsce, czady, i oddają się jedynie przyjemnościom w życiu. A ja muszę na to pracować. No proszę Państwa, no, ja płacąc rachunki, jak ja się oddaję przyjemności, to jestem już nierobem. Gratuluję intelektu. Powiem tak. Ja się w końcu zemszczę. Planowałem zrobić to już wcześniej. Było to głupie, faktycznie. Nie warto iść do pierdla za coś takiego. I to nic by nie zmieniło. Nic by nie zmieniło, ale moja prywatna zemsta to już coś innego. Mam nadzieję, że będę miał jakąś śmiertelną chorobę, która zmotywuje mnie do działania. No tak, śmiertelna choroba i zamach terrorystyczny, jeden i ten sam cel. To, że mam jakieś wielkie ciśnienie, ponieważ to już tak faktycznie tutaj już mam wszystkiego dosyć, ale jednak chciałbym wymierzyć sprawiedliwość. Chociaż częściowo. Czego nie można zrobić. Zobaczcie, przecież ja mam 23 lata. Od tylu lat, powiedzmy, że od 15 roku życia, tak to będzie 5, no 8 lat. 8 lat bez kobiet. To jest horror. Czekaj. Ale wcześniej miałeś kobiet, więc to nie był horror. Wiecie, że w obozach koncentracyjnych najdłużej to siedzieli gdzieś tam może po 5 lat, niecały. Stary, ty przestań porównywać te czasy do tego i jeszcze siebie. Mam normalnie inteligencję, masz ameby. 5 lat takiego horroru kontra 8 jeszcze większego. Ponieważ ja nie mam podstawowych potrzeb biologicznych zaspokojonych, a tam nie brakowało. W obozach na przykład brakowało czegoś, czego faktycznie ludzie nie potrzebują, tak no. Jakiś tam wzór, jakieś ubrania, czy też może tego typu rzeczy, ale jedzenie mieli, ja też mam jedzenie. Nie mam seksu. Jak to może być, że nieustannie od 8 lat nie mogę zaspokoić podstawowej potrzeby? To po co ja żyję? Po to, żebyś żył Żyję tylko, na stary. czadów, ale dajmy sobie spokój z tymi konstruktami społecznymi. To jaki jest cel w ogóle życia? Nie ma moim zdaniem żadnego. No dla ciebie nie ma. Jaki jest cel życia bez kobiet? Co można robić? Właściwie nie można robić nic, ponieważ wszystko, co będzie robione, to tak naprawdę robimy tylko po to, żeby w jakiś sposób zagłuszyć to cierpienie. Jesteś maty. No tak, no dla nich to jest zajefajnie. Jeżeli ja będę miał żonę, to zginę przez tego idiodebila. Teraz ten. Jak my osiągniemy to wszystko?
Zobaczę. Plus prezent. Właśnie nie mogę znaleźć. No chyba to tyle będzie. No, jeszcze tylko powysyłam życzenie. No, też będziemy kończyć. No na Ukrainie nadal wojna, zobaczymy jak to będzie, no i co dalej. No i może zrobię specjalnie.